Witajcie, nazywam się Łukasz Kielban, jestem autorem bloga Czas Dżentelmenów. A dzisiaj zapraszam Was na rozmowę o brodzie. Dzisiaj, czyli 7 września, jest Światowy Dzień Brody. Z tej okazji wybrałem się do lasu na grzyby, a przy okazji nagrywam dla Was materiał o brodzie. Brody kojarzymy głównie z wikingami, drwalami, a obecnie też z hipsterami. Co jest bardzo ciekawe, bo broda jest zwykłym owłosieniem, które po prostu rośnie, gdyby nic im nie robić i, prawdę mówiąc, spora grupa mężczyzn powinna po prostu te brody mieć. Jednak żyjemy w kulturze, w której najczęściej jednak golimy się na gładko i jakoś te brody jednak często nie występują. Stąd też owiane są może trochę taką legendą i nawet są przedmiotami żartów, mitów i tym podobnych. Znacie fakty o brodzie? Podobno broda aż 4-krotnie zwiększa atrakcyjność mężczyzn. Podobno też broda drastycznie zwiększa umiejętność rąbania drewna. Tego jeszcze nie testowałem. Natomiast mówi się też, że broda to naturalny odstraszacz niedźwiedzi. A ja tu żadnych niedźwiedzi nie widzę. Broda ponadto daje instynktowną wiedzę o położeniu najbliższej góry. Chyba tam. I co najważniejsze, głaskanie brody pozwala się lepiej skupiać. Zostawmy jednak świat mitów i legend i dowcipów na temat brody. Nam to niepotrzebne. Zastanówmy się może, po co w ogóle nosić brodę. Ja osobiście uważam, że warto brodę zapuścić chociaż dlatego, że dzięki temu zyskujemy świadomość własnego ciała, większą świadomość. Przynajmniej wiemy, jak w tej brodzie wyglądamy, wiemy, jaką brodę, jakiego typu możemy wyhodować i będziemy też wiedzieli, czy nam się to podoba, czy nie. W przeciwnym razie możemy równie dobrze spędzić całe życie goląc się na gładko i zastanawiając, jakby to było, gdybyśmy sobie tę brodę zapuścili. No stąd też zdecydowanie łatwiej zdecydować się na jej zapuszczenie gdzieś w okresie studiów, kiedy mniej dbamy o wizerunek, albo mniej jesteśmy ograniczeni jakimiś dress code'ami, albo naszymi obawami w stosunku do naszych przełożonych, tak jak na przykład mielibyśmy, pracując w korporacji, zastanawiając się, czy nam wypada, zwłaszcza jeśli na przykład mamy kontakty z klientami. Brodę można też zapuścić dla kobiet. Jest duże grono kobiet, które przepadają za brodaczami. Uprzedzam jednak, że jest też spora grupa, które nie lubią tego nieprzyjemnego drapania podczas całowania. Dotyczy to wąsa i brody. No niestety. Zapuszczenie brody to całkiem prosta sprawa. Wystarczy pozwolić jej rosnąć. Niemniej, no nie wszystkim to się tak łatwo okazuje, ponieważ broda czasem swędzi, czasami nam się nie podoba to, w jaki sposób rośnie. Chcielibyśmy z nią coś pozmieniać w międzyczasie, to jednak są pułapki. Broda nie swędzi, kiedy ją regularnie czeszemy, najlepiej szczotką i myjemy oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o przecinanie, to najlepiej postawić sobie taką zasadę, że nie tykamy jej przez najbliższy miesiąc. Wtedy pozwolimy jej urosnąć na tyle, że będziemy już mogli powiedzieć, że faktycznie jest to broda i dopiero po tym, jak zobaczymy, jak ona wygląda, zdecydować, co faktycznie chcemy z niej uzyskać. Czy gdzieś ją zmniejszyć, podgolić, zostawić taką, jakbyśmy chcieli, albo w ogóle zmniejszyć do jakiejś małej kozi bródki. Moim zdaniem lepiej to wygląda, jak cała twarz nam zarasta równomiernie, niż gdzieś tam zostawić jakąś kępkę, która docelowo ma być jakąś na przykład właśnie koźrą bródką. No i oczywiście
zdecydowanie łatwiej jest zmniejszyć jej wielkość, niż zapuścić część, którą nieopatrznie ogoliliśmy. Więc z tym należy uważać. Po tym miesiącu róbmy już, co chcemy z tą brodą. Oczywiście można ją wystylizować na wiele różnych sposobów. Można osiągnąć różne efekty. Do najważniejszych jednak zaliczyłbym przycinanie wąsa, ponieważ ten wąs, kiedy przekracza górną linię górnej wargi, zaczyna nam utrudniać trochę życie. Osadzają się na nim resztki posiłków, zwłaszcza po na przykład każdym łyku ze szklanki czy z kubka mamy wrażenie, że coś tam na nim zostało i potem odruchowo chcemy wycierać sobie choćby ręką albo chustką tego wąsa. Dlatego polecam od samego początku dbać o to, żeby on miał naprawdę tę długość, docierając ledwie do ust i nie dalej. To nam zapewni komfort takiej użytkowania tego wąsa. Tutaj warto podpowiedzieć, że przydaje się w codziennym życiu materiałowa chusteczka, taka zwykła, jak kiedyś noszono chusteczki do nosa. Przy czym nie używajmy jej do nosa, ale właśnie do wycierania sobie tego wąsa. Pozwala to w ładny, elegancki sposób pozbyć się tych resztek, a przede wszystkim uczucia, że coś na tym wąsie jest, bo zazwyczaj tam nic nie ma. Tylko on jest jednak delikatnie wilgotny i to sprawia, że mamy wrażenie, że jednak jakieś resztki nam pozostały i możemy przykuć tym uwagę naszego otoczenia, czego oczywiście byśmy nie chcieli. Dlatego taka ładnie wyprana, wyprasowana i złożona chusteczka trzymana zawsze przy sobie w kieszeni może być tutaj bardzo przydatna. No i oczywiście palenie papierosów połączone z posiadaniem wąsa grozi odbarwieniami. Może widzieliście czasami wąsaczy, którzy często palą, mają tutaj taki rudy pasek pod nosem, nie dlatego, że akurat taki kolor włosów w tym mają, tylko że te włosy im się odbarwiły od dymu. Nie wygląda to estetycznie, więc warto rozważyć zrezygnowanie z palenia, jeśli palicie. Jeśli chodzi o to, jak nasza broda powinna docelowo wyglądać, to mamy naprawdę szerokie spektrum do wyboru modeli i styli układania tej brody. Nasza sama historia i kultura podają nam mnóstwo przykładów, a do tego oczywiście możemy też posługiwać się własną inwencją. Ja osobiście nie uważam za brodę kilkudniowego zarostu, który po to powstał, żeby powodować takie wrażenie, że nosiciel tego zarostu nie dba za bardzo o swój wygląd. To miało budować takie poczucie takiej nonszalancji, zwracania może uwagę na inne rzeczy niż właśnie na wygląd. Chociaż obecnie jest to troszeczkę inaczej, ale po to nosi się ten kilkudniowy zarost, żeby on był raczej zaniedbaniem niż tym właściwym zarostem, czy nawiązywać do brody. Dla mnie, no niestety, osoby, które chciałyby mówić, że są brodaczami, a mają tylko kilkudniowy zarost, musiałyby się troszeczkę bardziej postarać. Jest jeszcze inny styl noszenia brody, którego zupełnie nie rozumiem. To taki golenie sobie takiego paseczka wzdłuż szczęki, paseczek ten czasem może okala też usta. Wygląda to dziwnie. Nie kojarzy mi się w ogóle z brodą, tylko jakimś kreatywnym wykorzystaniem zarostu. Nie rozumiem go. Co do tych przeróżnych styli, to mogę jedynie powiedzieć, że osoba, która chce być elegancka i chce nosić brodę, no to przede wszystkim musi o tę brodę dbać. Regularnie ją przycinać, myć, dbać o to, żeby układała się w jakiś konkretny kształt i żeby ładnie przylegała do twarzy, a nie zapuszczać jakiegoś krzaka, który swobodnie rośnie, nieokiełznanego i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, jeśli ktoś by miał w ogóle wątpliwości, czy dżentelmenowi albo eleganckiemu mężczyźnie wypada nosić brodę, no to odpowiedź jest właśnie taka. Zadbaną brodę jak najbardziej. Dodam, że kiedyś nawet uważano, że dorosły mężczyzna powinien nosić jakikolwiek zarost, wąsa, a tym bardziej brodę. I kiedy pozbywał się tego zarostu w dojrzałym wieku, jakby na siłę próbował się odmłodzić. Nie bardzo to się podobało otoczeniu. Jest jeszcze jedna rzecz, która dotyczy brodaczy, tak mi się wydaje, że wielu z nich ma takie podejście do swojej brody jak do jakiejś świętości.
I często też otoczenie traktuje brody tych brodaczy jako rzecz, której pozbyć się nie można. Nie uważam tak, że broda to jest aż tak nietykalna rzecz. To jest po prostu zarost, który rośnie i można go łatwo zapuścić. Nie ma co tutaj przesadzać. Brodę można jak najbardziej sobie zgolić, później czerpać przyjemność z tradycyjnego golenia, na przykład brzytwą, co ja planuję już niedługo, i później zapuścić ją z powrotem, jak będziemy mieli na to ochotę. Zatem tak, uprzedzam i mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, zamierzam moją brodę zgolić już niedługo. Niemniej nie jest to na pewno ostatni raz, kiedy ją noszę, a kto wie, może kiedyś zapuszczę ją na dłuższy okres i może przez kilka lat będę brodaczem. Nie wiem. Po prostu sprawia mi nadal przyjemność golenie i nie chcę rezygnować z żadnej z tych rzeczy. W takim razie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie mu łapkę w górę. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, ponieważ kolejne dżentelmeńskie filmy już w drodze. Natomiast mam nadzieję, że zobaczymy się na blogu czasdżentelmenów.pl. Pozdrawiam, a ja idę szukać grzybów. Nie wiem natomiast, czy do faktów o brodzie zalicza się umiejętność znajdowania grzybów. Gdyby taki fakt był, muszę go zdementować. Cały dzień nic znaleźć nie mogę. Oprócz takich trujących podróbek. Tu naprawdę jest góra. Mała, ale jest. Muszę dodać, że po tym jak powiedziałem, że tych grzybów znaleźć nie mogę, wdrapując się na tę górkę, znalazłem ich 3. Co prawda bardzo małe, ale znalazłem. Może umiejętność wyszukiwania grzybów łączy się z umiejętnością znajdowania gór?